To jest wieczór WTK. Szymon Kozłowski, dobry wieczór, witam państwa serdecznie. Teraz już czas na rozmowę z państwa i moim gościem, gościem wieczoru WTK. Interesująca rozmowa przed nami, wierzę, że będziecie państwo razem z nami od początku do samego końca. Już teraz przedstawiam panią Lidię Laboch, radca prawny, razem dzisiaj z nami w wieczorze WTK. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję, że znalazła Pani dla nas czas, by znaleźć się w naszym studiu. To może od razu pierwsze pytanie, bo dzisiaj będziemy rozmawiać na istotne sprawy związane z prawem. No a pani Lidio, dlaczego została otworzona kancelaria w Centrum Handlowym i skąd taki pomysł? Pomysł na otwarcie kancelarii akurat w Centrum Handlowym powstał tutaj jakby spółka Cancelaria.pl ona wpadła na taki pomysł, aby otworzyć kancelarię w centrum handlowym zaczerpnęła tą jakby tą wiedzę z krajów Europy Zachodniej, tam już takie kancelarie od lat funkcjonują, w szczególności w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie postawiono na to, żeby ten obszar jakby usług prawnych był bardziej dostępny dla klientów, aby kancelarie znalazły, znalazły się w punktach, w właśnie centrach handlowych, aby ten ten dostęp do usług prawnych był powszechny i bardziej no, tutaj otwarty na, na, na klienta. Żeby znalazły się one w miejscach, które są dla nas stałym, gdzie stale bywamy, właśnie takie centra. Można jakby skorzystać z usługi prawnej przy okazji zakupów czy przy okazji wyjścia do kina, spotkania z przyjaciółmi. Jest to, myślę, że sposób na, na dotarcie do klientów, który jest bardziej otwarty niż taka tradycyjna kancelaria. Bywają po prostu osoby, które nie skorzystają z porad prawnych, gdy muszą się umówić do tego, a tutaj jest to bardziej upowszechnione i bardziej dostępne dla klienta. Stąd tutaj pomysł na otwarcie kancelarii prawnej w największym tutaj centrum handlowym w Poznaniu, czyli w Poznani, i stworzenie takiego miejsca, gdzie klient może skorzystać korzystać z porady prawnej. Niemniej jednak nie wiąże się to oczywiście z pełnym profesjonalizmem. Jakby sam już kontakt, klient, radca prawny czy adwokat, jest jak najbardziej z poszanowaniem zasad etyki radcowskiej czy adwokackiej. Klient jest obsługiwany przez profesjonalistów, nie jest to, są to osoby, które ukończyły aplikację, zdobyły tytuły radcy prawnego czy adwokata. Dlatego ten, ta porada prawna jest w pełni profesjonalna, mimo że znajduje się w takim miejscu jak centrum handlowe. No czyli po prostu wychodzicie do ludzi, można by powiedzieć, tak. bo to faktycznie coś nowego. Tego nie było. Zawsze to inaczej się kojarzą te kancelarie prawne, gdzieś w kamienicach może, a tutaj właśnie nie ma tego muru, nie ma tej bariery, gdzie ludzie, chociażby tak jak pani wspomniała, idące na zakupy czy do kina, mogą skorzystać właśnie z tak. porady prawnej. No właśnie tak. chciałem zapytać o te reakcje ludzi. Pani Lidio, jakie są te reakcje ludzi, gdy widzą kancelarię w galerii handlowej? No reakcje na początku jest zawsze zdziwienie. Często widzimy, że Osoby stają przed tą kancelarią, czytają, zapoznają się z ofertą, ponieważ ta oferta taka podstawowa jest, znajduje się na, na stronie na, na naszych drzwiach jakby wejściowych. Zapoznają się z ofertą, wchodzą, pytają, czy tutaj na pewno udzielamy profesjonalnych porad, co to jest za miejsce. Czasami jesteśmy mileni z notariuszem, oczywiście udzielamy pozytywnej odpowiedzi, wskazujemy, w jakim zakresie możemy pomóc, tak. I i, I reakcje są no, no raczej pozytywne, pozytywnie odbierane. Wielu, wiele osób, na przykład wchodząc, mówi, no, że to jest ciekawe miejsce, że to jakby no, no, nie, nie pomyśleliby o tym, że, że można w jednym miejscu, w takim centrum handlowym i pójść do banku, tak i skorzystać z porady prawnej lub też no, pójść też na zakupy, więc, więc raczej reakcje są pozytywne. Myślę, że dużym atutem jest. Też to, że jesteśmy jednak otwarci w godzinach takich, gdzie każdy może pracując nawet od 8 do, do 16 również skorzystać z porady prawnej, gdy albo na przykład wiele też mamy klientów, którzy jeżdżą, pracują za granicą, bywają tylko w weekendy na przykład w Polsce i tylko wtedy mogą skorzystać z porady prawnej i wówczas faktycznie kierują swoje kroki w takie miejsce, które jest no, otwarte tak samo jak, jak wszystkie wszystkie inne sklepy. Nie? Dlatego no, reakcje są jak na razie pozytywne. Spotykamy się z dużym zainteresowaniem, coraz większym. Gdzieś to przełamuje tutaj bariery faktycznie. Albo też no, bywają też klienci, którzy szybko chcą skorzystać z porady, bo mają jedno pytanie na przykład, które no, wydawało im się, że znajdą gdzieś odpowiedź w internecie, ale chcą się na przykład upewnić, czy aby na pewno jest to rzetelna informacja, którą znaleźli. I to jest krótka wtedy porada, krótko to, to trwa, nie? Więc, więc no jakby umawianie się do kancelarii jest dla nich by było problemem, a tutaj w każdej chwili mogą wejść, jeżeli oczywiście nikt w tym momencie nie korzysta z porady prawnej. Jakie są główne cele kancelarii? cele, przede wszystkim chcemy właśnie dotrzeć do większej ilości społeczeństwa, która na przykład nie skorzystałaby z porady prawnej, gdyby musiała pójść do tradycyjnej, znaczy tutaj to też jest tradycyjna kancelaria, tylko no musiałaby się umówić, pojechać do centrum, gdzieś poszukać biura. Tutaj no jest to transparentne bardzo ten, ten, ten obiekt, tak, na, na co dzień jakby ludzie robiąc zakupy widzą, że, że jest to. Chcemy przede wszystkim, aby Naszym celem jest, aby potencjalni klienci korzystali właśnie z porad prawnych, żeby to upowszechnić, aby no było to na równi traktowane z pójściem. Jeżeli mamy problem medyczny, tak, idziemy do lekarza. Mamy problem prawny, nie szukamy rozwiązań w internecie, które zawsze, nie zawsze dają nam rzetelną odpowiedź. Bardzo często znajdują się tam błędy, te informacje nie są przez nikogo korygowane, sprawdzane. i, no i to nie jest najlepsze rozwiązanie, aby, aby skorzystać jednak z porady w internecie. Chcielibyśmy, żeby ten zawód nasz był bardziej dostępny i bardziej rozpowszechniony, aby no, potencjalne osoby, które mają problemy prawne, zwracały się do profesjonalnych pełnomocników, a nie właśnie czerpały swoją wiedzę z internetu. I jakby to jest nasz główny cel, aby, no, żeby też społeczeństwo zrozumiało, że my jesteśmy prawnicy, radcowie prawni, adwokaci takimi samymi obywatelami jak każdy inny. Mamy takie same prowadzimy też działalność gospodarczą, mamy takie same spotykamy się z takimi samymi problemami, barierami, ale no mamy tą wiedzę, która może komuś pomóc w, w lepszym uzyskaniu informacji w rozwiązaniu swoich problemów. W mojej pracy zdarza mi się nawet Ba, do, coraz częściej takie sytuacje, gdzie y, czasami wystarczy telefon od y, prawnika, czy pismo jedno i Okazuje się, że sprawa jest do rozwiązania bez na przykład u, udziału sądów, tak? E, więc no, zachę chcemy zachęcić po prostu społeczeństwo do e, no, korzystania z tych porad prawnych i, i, i uzyskania wiedzy większej na, na temat prawa naszego obowiązującego, które niestety no, zmienia się bardzo często i jest to trudne dla zwykłego obywatela. Nawet dla nas bywa czasami e, trudne gdzieś, e, no, musimy odnaleźć pewne informacje. Jest, jest to, y, często się zmienia, nie? Pani Lidio proszę na koniec powiedzieć, gdzie dokładnie, w którym centrum handlowym was znaleźć i w jakich godzinach zapraszacie? Zapraszamy codziennie, w dni robocze oraz w soboty, w niedzielę tylko handlowe oczywiście, kiedy jest czynna poznania, od 10 do 22. Zakres jakby naszych też usług jest, jest szeroki. Od usług z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego po sprawy rodzinne. Oczywiście zapraszamy i klientów indywidualnych, którzy potrzebują pomocy na przykład przy rozwodzie czy przy sprawach alimentacyjnych, ale także przedsiębiorców, którym również tutaj udzielamy porad i pomocy prawnej, zarówno właśnie w, w zakresie sporządzania umów lub egzekwowania swoich roszczeń. I oczywiście no, znajdujemy się w Galerii Handlowej Poznania, niedaleko Kina Helios. Tutaj jest Taka nasza lokalizacja, można bardzo łatwo nas znaleźć i, i zapraszamy tam, bo, bo warto skorzystać z porad prawnych, jeżeli jest, jest taki problem. Centrum Handlowe Poznania, drodzy Państwo, niedaleko kina Helios. Tam radcy prawni są dla Państwa od poniedziałku do soboty, a także w niedzielę handlowe. Tak jak nasza e, Pani e, gość dzisiaj powiedziała, Pani Lidia Laboch, radca prawny, była Państwa i moim gościem dzisiaj wieczorzy WTK. Bardzo Pani dziękuję za przybycie do studia, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja Państwu także dziękuję za to, że byliście Państwo razem z nami. Życzę wszystkiego, co najlepsze na ten wieczór. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.